Za nami ostatnia kolejka sezonu 2023-2024 Fortuna pierwszej ligi. Kto obok Lechii Gdańsk może cieszyć się z awansu? Kto zagra w barażach, a kto żegna się z zapleczem PKO Ekstraklasy? Zapraszamy na nasz magazyn. Oto rozkład gier ostatniej kolejki Fortuna pierwszej ligi. Przed nami było rozstrzygnięcie w walce o baraże, o utrzymanie, a także mecz Arki Gdynia z GKS-em Katowice, który decydował o tym, która z tych ekip zajmie miejsce premiowane bezpośrednim awansem. Przegląd wydarzeń zaczynamy od spotkania o mniejszym ciężarze gatunkowym. Jesteśmy bowiem w Głogowie, gdzie pewne utrzymania Chrobry sezon zamykał meczem z ostatnim w stawce Zagłębiem Sosnowiec. W pierwszym kwadransie po razie zostali zatrudnieni obaj bramkarze. W Zagłębiu po strzale Bartlewicza dobrze interweniował Kos, a pod drugą bramką po próbie trocia na posterunku był Węglarz. Golkiper Chrobrego po raz kolejny musiał interweniować tuż przed upływem pół godziny i ponownie poradził sobie bez zarzutu, tym razem ze strzałem Boneckiego. W 40 minucie zaatakowali Głogowianie, ale strzał Ozimka nie zaskoczył Kosa. Inaczej było kilkadziesiąt sekund później. Mimo znacznej odległości na uderzenie zdecydował się Nathan Malczuk i byliśmy świadkami pięknej bramki. Lewą nogą nie do obrony uderzył młodzieżowiec w barwach Głogowian. Odpowiedź Zagłębia mogła nadejść jeszcze przed przerwą, ale po strzale Poleriusa świetnie spisał się Węglarz. W drugiej połowie nadal sporo działo się pod obiema bramkami. Na początku drugiej połowy kolejną okazję mieli Sosnowiczanie, ale brakowało im wykończenia. W 55 minucie z szybkim wypadem ruszają gospodarze. W pole karne zagrywa Ozimek, a tam wyśmienitym lobem popisuje się Mateusz Machaj. Doświadczony i żegnający się z klubem Machaj przechytrzył młodego Kacpra Siutę, który pojawił się między słupkami od początku drugiej połowy. 2-0 dla Chrobrego, a żegnające się z Fortuna pierwszą ligą Zagłębie szukało chociaż jednego trafienia. Jednak najpierw Biliński ostemplował słupek, a Bębenek uderzył zbyt lekko, aby pokonać dobrze dysponowanego Węglarza. I to Chrobry zakończył sezon zwycięstwem 2-0. Pozostajemy w województwie dolnośląskim i przenosimy się do Legnicy. Tutaj będąca w środku stawki Miedź gościła pewnego awansu mistrza Fortuna pierwszej ligi Lechię Gdańsk. Na pierwsze emocje i bramki obie drużyny nie kazały nam długo czekać. Już w drugiej minucie dynamiczną akcję przeprowadzili przyjezdni, a wynik otworzył Jakub Sypek. Dał szansę kilku zmiennikom trener Szymon Grabowski i Sypek szybko odpłacił się za zaufanie. Co więcej, w czwartej minucie piłka po raz drugi zatrzepotała w legnickiej bramce, gdy po podaniu sezonienki skutecznym wykończeniem popisał się Tomasz Bobczek. Po chwili mamy jednak analizę VAR i okazało się, że słowacki napastnik znajdował się na spalonym. Lechia nie zraziła się takim werdyktem i w dziewiątej minucie miała kolejną okazję, ale w tym przypadku nie wykorzystał jej sezonienko. W 22 minucie jeszcze raz futbolówka wpadła do bramki Miedzi za sprawą Bobczeka, jednak tym razem arbiter od razu, bez wideoweryfikacji, pokazał, że doszło do zagrania ręką i bramka nie mogła być uznana. Miedź przetrwała trudne momenty i doszła do głosu na koniec drugiego kwadransa. Legniczanie zrobili to od razu efektownie, gdyż pięknie zza pola karnego przymierzył Krzysztof Drzazga i zrobiło się 1-1. Nie miał w tej sytuacji żadnych szans zastępujący w bramce Starnawskiego Mikulko. Kolejne warte odnotowania sytuacje przyniosła druga połowa. W 51 minucie po strzale Biegańskiego z małymi problemami, ale skutecznie interweniował Mądrzyk. Kilka minut później błąd w wyprowadzeniu piłki popełnili goście, co doprowadziło do faulu w polu karnym na Salwadorze. Miedź ma rzut karny, a 11 na gola bardzo pewnie zamienił Niemania Miuskowicz. I mimo, że wydawało się, że to gdańszczanie tego dnia są groźniejsi, to gospodarze wyszli na prowadzenie. Miedzianka nabrała wiatru w żagle i w 60 minucie po prostopadłym podaniu od Salwadora w sytuacji sam na sam znalazł się Wiktor Bogacz i młody napastnik legniczan z zimną krwią podwyższył na 3-1. Chwilę później Lechia mogła złapać kontakt, gdyż do siatki trafił Kapicz, ale trzeci raz tego dnia arbiter Piotr Szypuła nie uznał trafienia gościom. Takich problemów nie miała natomiast Miedź. W 64 minucie po podaniu Drzazgi mocno uderzył Bogacz, kompletując tym samym dublet i jak się okazało ustalając wynik na 4-1. Miedź kończy sezon dopisując sobie 3 punkty, a ta porażka dla Lechii oczywiście nie ma już żadnych konsekwencji.
Czas na spotkania, które rozstrzygały w walce o utrzymanie. Najpierw jesteśmy w Płocku, gdzie chcąca zająć miejsce w strefie barażowej Wisła podejmowała walczącą o życie Resowie. Od pierwszego gwizdka arbitra sporo się działo. W 8 minucie Sekulski pokonał Pindrocha, ale najlepszy strzelec z Płocczan znajdował się na spalonym. Chwilę później swoją szansę mieli goście, jednak po strzale Keleczukwu z problemami poradził sobie Gradecki. Przed upływem kwadransa goście mają rzut wolny. Centrę w pole karne posyła Łyszczarz, a tam z radarów defensywy urywa się Marcin Urynowicz i skutecznie zamyka dobre dośrodkowanie. Duża radość Resowi, gdyż pojawia się coraz większa nadzieja na utrzymanie. Rzeszowianie mieli chrapkę, aby pójść za ciosem. Najpierw próbował Górski, a następnie Bondarenko, ale w obu przypadkach górą był Gradecki. W 39 minucie po raz drugi futbolówka wpadła do rzeszowskiej bramki, tym razem za sprawą Westermarka, ale ponownie sędzia od razu pokazał, że gol nie zostanie zaliczony. W tym przypadku z powodu zagrania ręką. W pierwszej połowie jeszcze jedną okazję stworzyli przyjezdni, jednak potężne uderzenie Osyry minęło światło bramki. Po zmianie stron mocniej musieli zaatakować nawciarze. W roli głównej wystąpił Sekulski, który najpierw trafił w poprzeczkę, a następnie zamykając akcję z bliska przeniósł futbolówkę ponad bramką. Wisła dopięła swego na około kwadrans przed końcem. W polu karnym przeciwnika piłkę odzyskał Hiszpański, a po chwili mógł cieszyć się z asysty, gdyż skutecznie całość zwieńczył Jesper Westermark. Szybko zgarnęli piłkę Płocczanie, gdyż remis nie dawał im udziału w barażach. Taki rezultat nic nie dawał również Resowi. Stąd w 89 minucie oglądamy akcję gości. Piłka dociera do Filipa Mikruta, a wprowadzony na boisko chwilę wcześniej zawodnik daje prowadzenie swojej drużynie. Wisła Płock przegrywa ważny mecz. Resowia zgarnia 3 punkty, ale jej utrzymanie jest zależne od meczu w Rzeszowie. Znamy już wynik z Płocka, więc teraz jesteśmy w Rzeszowie, gdzie Stal rywalizowała z Polonią Warszawa. Mecz otwiera się w wymarzony sposób dla gości. W 6 minucie Bajdur dobrze uruchamia Kobusińskiego, jego strzał zostaje odbity, ale dobitka Krzysztofa Kotona trafia do bramki i czarne koszule dosyć szybko wykonują krok w kierunku utrzymania. Grający w młodym zestawieniu stalowcy nie zamierzali jednak czekać tylko na końcowy gwizdek. W 26 minucie nieprzyjemny strzał z dystansu oddał Diaz. A 180 sekund później, korzystając z wolnej przestrzeni na 16 metrze, świetnie przymierzył Szymon Kądziołka i w Rzeszowie zrobiło się 1-1. 18-letni wychowanek Stali strzelił swojego 3. gola w tym sezonie na zapleczu PKO Ekstraklasy. Rozpędzeni rzeszowianie mogli pójść za ciosem. W 38 minucie na raty próbował Diaz, ale ostatecznie Kolumbijczyk znacznie przestrzelił. Diaz po raz kolejny szczęścia szukał po zmianie stron, jednak ponownie zabrakło mu lepiej skalibrowanego celownika. Polonia nie chciała być zależna od wyników Płocku, w związku z czym dążyła do zwycięstwa. W 71 minucie szansę ma Bartosz Biedrzycki i młodzieżowiec daje Polonii bezcenne prowadzenie. Dał się zaskoczyć po krótkim rogu Raciniewski i czarne koszule zrobiły milowy krok w kierunku utrzymania. W 78 minucie na 3-1 mógł podwyższyć Okrończuk, ale tym razem z dobrej strony pokazał się bramkarz Stali. Polonia nie wypuściła zwycięstwa z rąk, dzięki czemu kosztem Resowi może świętować utrzymanie Fortuna pierwszej lidze. Ekipą, która chciała zapewnić sobie miejsce w czołowej szóstce, był Motor Lublin. Ekipa Beniaminka w ostatniej serii gier podejmowała zespół, który nie miał już szans na utrzymanie, czyli Podbeskidzie. Pierwsza okazja dla gospodarzy nadeszła tuż po ponad kwadransie. W polu karnym dobre podanie otrzymuje Luberecki, a jego zagranie niefortunnie przecina Franciszek Liszka. Dobijał piłkę jeszcze Michał Król, ale już za linią, więc gol wędruje na konto samobójcze zawodnika Bielszczan. Motor prowadził i chciał pójść za ciosem. Na swojego gola polował Mraz, ale w 25 minucie strzał snajpera gospodarzy z linii bramkowej wybił Mikołajewski. Z kolei 10 minut później Słowak trafił w poprzeczkę, chociaż w tej akcji w odpowiednim miejscu i czasie był Rafał Król. Ogromna radość kapitana Motoru, który w swoim pierwszym meczu w wyjściowym składzie w tym roku wpisuje się na listę strzelców. Lublinianie w pełni kontrolują przebieg wydarzeń, chociaż na początku drugiej odsłony widzimy centrę w pole karne Misztala, a defensorów gospodarzy uprzedza Mirosław Iliczyć i górale łapią kontakt. Nie składa broni Podbeskidzie, które chce z honorem pożegnać się z pierwszą ligą. W 55 minucie gola na 3-1 szukał Michał Król, ale na posterunku był Procek. Tuż przed końcem doliczonego czasu piłkę meczową miał Bida, jednak spudłował zawodnik Podbeskidzia.
Motor wygrywa 2-1 i już może szykować się do barażowej batalii. Wędrujemy do Opola, gdzie mająca szansę na udział w barażach Odra gościła mający za sobą udany sezon z Nicz Pruszków, który jako Beniaminek zamierzał zakończyć rozgrywki z przytupem. Mecz zaczął się w niespodziewany sposób, gdyż już po upływie kilkudziesięciu sekund Tymon Proczek sfaulował rozpędzonego Antczaka i zawodnik z Nicza obejrzał czerwoną kartkę. To oznaczało, że pruszkowianie praktycznie cały mecz będą musieli grać w osłabieniu. Odra błyskawicznie chciała wykorzystać fakt przewagi liczebnej. Najpierw niecelnie uderzył Sarmiento, następnie Misztala zatrudniał Galan, a z kolei po strzale Czaplińskiego piłka odbiła się od poprzeczki i nie przekroczyła linii bramkowej. W 18 minucie gola szukał rozgrywający swój 200. mecz w barwach Odry Rafał Niziołek, ale znów dobrze w bramce spisał się Misztal. Nieco ponad 10 minut później kolejnej szansy nie wykorzystał Sarmiento. Chwilę później Odra znalazła sposób na pokonanie Misztala, ale jak się okazało niezgodny z przepisami, gdyż po dalekim wyrzucie z autu piłkę strącił Pirich, a znajdujący się tuż przed bramkarzem Pużycki znajdował się na spalonym. W 34 minucie nie było już żadnych wątpliwości. Z rzutu wolnego mocno dośrodkował Galan, a świetną główką popisał się Mateusz Kamiński. Idealnie uderzył środkowy obrońca Opolan i gospodarze wreszcie dopięli swego. W drugiej połowie nadal dominowała Odra. W 49 minucie po raz kolejny w starciu Sarmiento-Misztal górą był bramkarz Pruszkowian. Podobnie golkiper z Nicza poradził sobie z próbą Szreka. Znicz znajdował się w trudnym położeniu, a pogorszyło się ono jeszcze w 70 minucie, gdy drugą żółtą kartkę obejrzał Juri Tkaczuk i ekipa Mariusza Misiury musiała grać w dziewiątkę. Odra zamierzała przypieczętować swój triumf. Widzimy, że w bramce dwoił się i troił Piotr Misztal, ale w 81 minucie już nie uchronił swojej drużyny przed stratą drugiego gola, gdy atomowym strzałem z rzutu wolnego popisał się Maksymilian Hebel. Efektowna bramka pomocnika Odry i piłka po odbiciu od słupka wpada do siatki. Odra wygrywa bez problemu 2-0. Po Opolu czas na Kraków, gdzie będąca po ostatnich porażkach w trudnej sytuacji Wisła grała z Brukbet Termaliką Nieciecza. Biała Gwiazda, by marzyć o udziale w barażach, musiała wygrać i liczyć na korzystne rezultaty na innych stadionach. Wydawało się, że gospodarze zaczną mecz z animuszem, tymczasem to goście w premierowym kwadransie dwukrotnie zagrozili bramce Ciczkana. Jako pierwszy bramkarza Wisły sprawdził Jakubik, a następnie kontratak Słoników celnym strzałem zakończył Radwański. Do ważnego momentu doszło po tym starciu Marco Carbo z Ambrosiewiczem w środkowej strefie boiska, gdyż pokazana początkowo żółta kartka hiszpańskiemu pomocnikowi Wisły zostaje zamieniona na czerwoną i Biała Gwiazda w 25 minucie zostaje w 10. Dla Wiślaków to trzeci mecz z rzędu, w którym muszą grać w osłabieniu i nie zamierzali się oni poddawać. W 29 minucie po centrze z rzutu rożnego niecelnie uderzył Rodado. Pod drugą bramką obok słupka strzelił Trubecha. Do przerwy bez goli w Krakowie, a po zmianie stron ruszają goście. W 53 minucie na strzał ze znacznej odległości decyduje się Kasperkiewicz. Słupek, a skutecznie dobija Maciej Wolski. Cisza na trybunach w Krakowie, gdyż Wisła otrzymuje bolesny cios. Grający w przewadze zespół Marcina Brosza nabiera rozpędu. W 63 minucie niecelnym strzałem akcję kończy Radwański, a 9 minut później świetne prostopadłe podanie posyła Ambrosiewicz, a szansy nie marnuje Wolski. Precyzyjne wykończenie i dublet zawodnika gości sprawia, że sytuacja Wisły staje się dramatyczna. Brukbet Termalika ma dwubramkowe prowadzenie i nie zamierza się zatrzymywać. Jednak ze strzałami Wróbla, a także Biedrzyckiego uporał się Ciczkan. W 89 minucie jeszcze raz w natarciu są przyjezdni. Do końca na piłkę i przeciwnika napiera Władysławek, z czego ostatecznie korzysta Jakub Wróbel. Nokautujący cios w wykonaniu ekipy z Niecieczy, która wygrywa w Krakowie 3-0. Nie tak wyobrażała sobie zakończenie tego sezonu Wisła. Zwycięzca Fortuna Pucharu Polski pozostaje poza strefą barażową. Do kolejnego istotnego meczu w kontekście walki o baraże doszło w Tychach, gdzie GKS podejmował ekipę Górnika Łęczna. W pierwszej połowie niewiele się działo i trwało wzajemne badanie sił. W 7 minucie niecelnie główkował Budnicki, a kilkadziesiąt sekund później najlepszą okazję do otwarcia wyniku w pierwszej części miał Roginicz, ale Chorwat uderzył nieco nonszalancko i jego podcinka nie znalazła światła bramki. W 31 minucie z błędu Klemenca mógł skorzystać Śpiączka, ale nie potrafił tego zrobić napastnik Tyszan. Więcej zaczęło się dziać po zmianie stron, a po ponad godzinie przycisnęli gospodarze. Dwukrotnie blisko celu był Nedicz. W 64 minucie potężne uderzenie stopera zatrzymał Gostomski,
a 4 minuty później po główce Czarnogórca jeszcze raz znakomicie interweniował bramkarz Łęcznian. W tym fragmencie spotkania mnóstwo pracy miał Gostomski, gdyż chwilę później zatrzymał próbę Budnickiego, a na kwadrans przed końcem jeszcze raz uratował swoją drużynę przed stratą bramki, a przy dobitce śpiączki obyło się już bez interwencji, gdyż piłka minęła słupek. Górnicy przetrwali trudny moment i w 77 minucie ruszyli ze swoją akcją. Sprawy w swoje ręce wziął duet Mateusz Muński-Piotr Starzyński i drugi z wymienionej dwójki wykorzystał podanie tego pierwszego. Świetnie rozwiązali to Muński ze Starzyńskim i to Łęcznianie byli na prowadzeniu. W 82 minucie GKS miał jeszcze jedną okazję, ale gospodarze nie zdołali już odwrócić losów spotkania. Zwycięstwo Górnika oznacza, że to on zagra w barażach. Z kolei GKS Tychy kończy sezon poza czołową szóstką. Czas na ostatni mecz sezonu zasadniczego. Jesteśmy w Gdyni, gdzie Arka mierzy się z GKS-em Katowice. Spotkanie to decydowało o tym, która z ekip będzie mogła cieszyć się z bezpośredniego awansu. Z tym, że żółto-niebieskim do upragnionego celu wystarczał remis. Mecz z wysokiego C mogli zacząć gospodarze, ale po próbie Kobackiego i rykoszecie piłka minęła bramkę. W 12 minucie na chwilę zamarli kibice w Gdyni, gdyż do siatki trafił Sebastian Berger, ale w tej sytuacji był faul, na co słusznie zareagował sędzia Bartosz Frankowski i wciąż mieliśmy bezbramkowy remis. W pierwszym kwadransie jeszcze raz szczęścia szukali Arkowcy, ale strzał Czubaka trafił do rąk Kudły. GKS w swoim stylu rozegrał rzut wolny z 20 minuty, jednak Berger był daleko od celu. To już 23 minuta, przed szansą staje Kobacki, dokręca piłkę i trafia w słupek, po czym futbolówka opuszcza plac gry. Zabrakło kilku centymetrów, aby gospodarze mogli cieszyć się z gola. 3 minuty później odpowiada Gieksa. Na strzał spoza pola karnego decyduje się Adrian Błąd i on dokręca piłkę perfekcyjnie. Piękna bramka, dzięki której katowiczanie robią krok w kierunku awansu, a na liście strzelców widzimy nazwisko byłego zawodnika Arki, który od kilku sezonów jest związany z GKS-em. Do przerwy utrzymało się jednobramkowe prowadzenie gości, a w drugiej części Arka musiała szukać wyrównania. GKS bronił się jednak bardzo mądrze i stwarzanie sytuacji gdynianom przychodziło z dużym trudem, a oglądane strzały, czy to Skóry, czy też Czubaka, nie mogły zaskoczyć Kudły. Gieksa nie chciała się tylko bronić i starała się kontratakować. W 77 minucie po podaniu Kozubala do bramki trafił Berger, ale napastnik Gieksy znajdował się na spalonym. W doliczonym czasie awans katowiczan mógł przypieczętować inny z napastników, Arak, ale Arkę w grze utrzymał Lenarcik. Gospodarze do końca rozpaczliwie chcieli wyrównać, ale nie byli w stanie znaleźć drogi do siatki. Arka przegrywa i traci drugie miejsce na rzecz GKS-u Katowice. Ekipa prowadzona przez Rafała Guraka rzutem na taśmę wskakuje na lokatę premiowaną bezpośrednim awansem i po 19 latach Gieksa wraca do piłkarskiej elity. Podsumujmy wszystkie wyniki ostatniej kolejki. W najważniejszym meczu w Gdyni Arkę ograł GKS Katowice. Resowia wygrała w Płocku z Wisłą, ale mimo to spadła z ligi, gdyż Polonia Warszawa okazała się lepsza od Stali Rzeszów. Zdobyciem 3 punktów sezon zakończyły również drużyny Brookbet Termaliki, która wygrała w Krakowie z Wisłą, a także Miedzi Legnica, Górnika Łęczna, Motoru Lublin, Odry Opole i Chrobrego Głogów. Tak wygląda końcowa tabela Fortuna pierwszej ligi w sezonie 2023-2024. Mistrzostwo ligi powędrowało do Lechii Gdańsk, a bezpośredni awans z drugiego miejsca rzutem na taśmę wywalczył GKS Katowice. Na trzecie barażowe miejsce spadła Arka Gdynia, a w barażach zagrają jeszcze Motor Lublin, Górnik Łęczna i Odra Opole. Pierwszą część pierwszoligowej tabeli zamykają Wisła Płock, Miedź Legnica i GKS Tychy. W dole tabeli drugą część stawki otwiera Wisła Kraków. Za plecami Białej Gwiazdy uplasowały się ekipy Stali Rzeszów, Chrobrego Głogów i Brookbet Termaliki Nieciecza. Fortuna pierwszej lidze ostatecznie zostaje także Polonia Warszawa, a z zapleczem PKO Ekstraklasy oprócz Podbeskidzia i Zagłębia pożegnała się także Resowia. Królem strzelców zaplecza Fortuna pierwszej ligi został Angel Rodado. Na drugim miejscu uplasowali się ex aequo napastnik Wisły Płock Łukasz Sekulski oraz snajper Arki Gdynia Karol Czubak. Z 13 golami sezon zasadniczy zakończyli Olaf Kobacki i Sebastian Berger. Po zakończeniu sezonu zasadniczego czas na dodatkowe emocje. Już w czwartek 30 maja zostaną rozegrane półfinałowe mecze barażowe. W nich najpierw o godzinie 17.30 dojdzie do wielkich derbów Lubelszczyzny, w których Motor Lublin podejmie Górnika Łęczna, a o 20.30 Arka Gdynia zmierzy się z Odrą Opole. Za dziś już bardzo Wam dziękujemy. Mimo zakończenia sezonu zasadniczego, tak jak zostało wspomniane, to nie koniec pierwszoligowych emocji.
My na kanale Łączy Nas Piłka usłyszymy się po półfinałowych bataliach o awans do PKO Ekstraklasy. Do usłyszenia.